Cześć! Stęsknione? Tak. Stęsknione. Ta kolekcja, co tam teraz wypuściłyśmy, jak ona w ogóle z zeszłego tygodnia? Ogólnie zrobiła show kolekcja. Wszystko mamy już do zaraz. Mam coś jeszcze na stanie, bo tam dużo osób pisało o ten dres. W ogóle jest on jeszcze dostępny? Jest on dostępny, w godzinę się wyprzedał. Dobra, to wiesz, to ja bym chciała, żebyście taką informację dały klientom, że powtórzymy go w kolorze szarym i mogą się wpisywać już na listę rezerwowych. Kocham modę. To moje życie, moja pasja. Praktycznie nią żyję. Na co dzień. No, chyba przez to, że właśnie projektuję, więc nie da się tego, bez tego żyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj widzę, że pan prowadzi bloga. A gdybyśmy chcieli prowadzić naszego bloga, żeby pan poprowadził? Tak, bez problemu. Też jakieś wpisy, tak? Nie ma problemu. Dobrze, a jakbym miała się pana teraz tak zapytać? Co pan sądzi dzisiaj o moim ubiorze? Właśnie, czy ubieram na siebie w modzie? Jedynie bym kapelusz zdjął albo go zmienił. Jednak ten złoto jest już trochę przesadą. Wie pan co, to może my jeszcze tutaj sobie z mężem przedyskutujemy, tak? I odezwiemy się do pana. Super. Do widzenia. Wiesz? Tak naprawdę znaleźć osobę, która będzie odpowiednia, która będzie przede wszystkim konkretnie będzie chciała pracować, tak? Przychodziła z chęcią do pracy, no nie ukrywam, że jest to w tych czasach bardzo ciężkie. No ale co, no zobaczymy jeszcze tą jeszcze jedną osobę, która ma przyjść, nie? Dobry? Skąd pan jest? Połowie z Polski, połowie z Nigerii. Byłby nam na przykład zainteresowany taką pracą, że częściowo jest pan tutaj, a częściowo pan na przykład wyjeżdża do klienta, spotkać jako taki trochę przedstawiciel, taki jak dokładnie. Najbardziej w czymś takim się. Tak, spotkania. Nie ukrywam, że to są głównie kobiety, tak? Ukrywam, że z tego względu właśnie pana się pytam, bo że tak powiem, atrakcyjny mężczyzna, no zawsze działa bardziej na kobiety. Trzeci kandydat, no myślę, że chyba większości pani by się spodobał. No, przystojny. Nie ukrywam. Dobrze, to wie pan co, my jeszcze sobie tutaj przedyskutujemy, tak? Bo nie ukrywam, że było kilka osób na rozmowę i damy panu znać. Dobrze. Dobrze, dziękuję ślicznie w takim razie. Słuchajcie, dziewczyny, i co myślicie? No, jestem... Widziałyście, ale mi się podoba ten chłopak. Ostatni. Ten ostatni, fajny. Przystojny. No. Dziękuję. Nie o tobie mowa, nie o tobie. Jezu, słuchajesz, mi gorąco tego wszystkiego się zrobiło. No ale co ci się nie odpowiadał? Ci nie podobał ci się? No ja to bym za tą dziewczyną był bardziej. Nie, Patryk, ale on jakby pojechał do klientki i by z nią porozmawiał, usiadł, każda by go przyjęła. A widzisz, a z klientami też tak jest, że nie chcą od razu rozmawiać, tak? Zobacz, kobiety. 3 na 1. Zazdrosny. Zaprosi tą dziewczynę też, żeby nie było, bo później wiesz, bo będzie mi gadał w chacie. A my zaprosimy sobie jego na rozmowę.